ssaku! Byliśmy równorzędnym zespołem do pewnego momentu. Na pewno w dogrywce już trochę nam zabrakło sił. Niektórzy zawodnicy wrócili po kontuzji, więc dla nich 90 minut to i tak było dużo, ale chcieli grać, bo było widać na boisku, że do końca każdy chciał walczyć o zwycięstwo. No, nie udało się, ale nie ma co się załamywać. Przegraliśmy przecież z liderem czwartej ligi, zespołem, który pewnie zmierza do trzeciej ligi, więc tutaj nie ma co złamywać i trzeba grać dalej. Po prostu takie mecze też się zdarzają. Nie można wygrać wszystkiego. Na pewno walczyliśmy, na pewno było widać na boisku, że każdy walczył do końca, nie odstawił nogi, ale ogólnie myślę, że wspólnie z trenerem jesteśmy bardzo zadowoleni z postawy chłopaków, bo nie odpuszczali na boisku i brawa za ambicje. Właśnie najbliższy mecz gramy już w niedzielę, jedziemy do Kolna, kolejny rywal z górnej części tabeli. Ciężko powiedzieć, co to za zespół, bo z czwartej ligi na pewno każdy zespół u siebie jest mocny, więc nie będzie łatwo, ale jak zawsze nastawiamy się na zwycięstwo, jedziemy po punkty, bo naszym celem jest awans i tylko to na nas się w tej chwili liczy.